Om Jnana Atimirandasya Janagana Salakayam Chakshir Smiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Vayam Rupa Karamaya Dati Saparantitam Bandeham Shri Guru Shri Yatabhara Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagajatan Saganaraganathan Vitam Sajivam Sadvaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vitam Sta Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagarpate Gopisha Gopika Kantara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishubhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Panchakal Pitari Vascha, Pipa Sindhu Vai Vacha, Patitanam Pavanevio Vaishnavio Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya, Rabuni Chananda, Chiyadajigarada, Shivashwari Gouda Bhaktivinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who's translating? Rajendra Nandana. Okay, we're at text 32, is it? 33. No mistake. Lord Krishna's entrance into Dwarka. Yad yapya so parsva gatora o gatas tatapi tas yangvi angvihi yugam navam navam pade pade ka Virame tatat padach chalapi yachchir na jatati karhichit. Translation. Although Lord Sri Krishna was constantly by their sides, as well as exclusively alone, his feet appeared to them to be newer and newer. Goddess of fortune, although by nature always restless and moving, could not quit the Lord's feet. So what woman can be detached from those feet once having taken shelter of them? Czytamy Śrimad Bhagavatam, rozdział 11, przyjazd Pana Kryszny do Dwaraki, tekst 33. Tłumaczenie. Chociaż Pan Śri Kryszna był bez przerwy przy nich, jak również wyłącznie sam, jego stopy wydawały się im być coraz nowsze. Bogini szczęścia, chociaż z natury zawsze niespokojna i ruchliwa, nie mogła opuścić stóp Pana. Któraż więc kobieta może być obojętna wobec tych stóp, przyjąwszy raz ich schronienie? Report. Conditioned living beings are always after the favor of the goddess of fortune. Although by nature she is moving from one place to another, in the material world no one is permanently fortunate, however clever one may be. There have been many so-called big empires in different parts of the world. There have been so many powerful kings all over the world. There have been so many fortunate men, but all of them have been liquidated gradually. This is the law of material nature. Okay, translate that. Znaczenie. Uwarunkowane żywe istoty zawsze szaleją za taką boginią szczęścia. Chociaż ona z natury bezustannie zmienia swoje miejsce z jednego na drugie. W tym materialnym świecie nikt nie jest trwale szczęśliwy, jakkolwiek przebiegły by on nie był. Istniało tak wiele imperiów w różnych częściach świata, było tak wiele potężnych królów na całym świecie i było tak wielu szczególnych ludzi, ale wszyscy z nich stopniowo zostali unicestwieni z biegiem czasu. To jest prawo natury. This is practical. Who can be always in a good position in the material world? It's always shifting. There's no guarantee. Here today, gone tomorrow. I to jest takie właśnie prawo natury. Nie ma żadnej gwarancji, że będziemy w stałej pozycji. Zawsze jest jakieś przesunięcie. Możemy zejść na dół lub do góry, być w dobrej pozycji lub w słabej. But everyone wants to be situated in a happy position all the time. Ale każdy chce być w dobrej sytuacji cały czas. But spiritual is different. According to Brahma Samhita, the Lord is served very respectfully by hundreds and thousands of goddesses of fortune. They're always in a lonely place and also with the Lord.
But still the association of the Lord is so inspiring, newer and newer, that they cannot quit the Lord for a moment, even though they by nature very restless and moving about. The spiritual relationship with the Lord is so enlivening and resourceful that no one can leave the company of the Lord once having taken shelter of him. Ale na planie duchowym jest inaczej. Według Brahma Samhity Pan jest obsługiwany z wielką czcią przez setki, tysiące bogiń szczęścia. Są one również zawsze z Panem w odosobnionym miejscu. Ale ciągłe towarzystwo Pana jest tak ciągle inspirująco świeże, że nie mogą one go opuścić. Nie mogą Pana opuścić ani na moment, nawet chociaż z natury są one bardzo ruchliwe i niespokojne. So this is the choice we have. We can try to dominate the material nature and think that we can be happy here by controlling material nature, by controlling other living entities. Or we can give up that hopeless pursuit and agree to be controlled by the Lord. I to jest właśnie, mamy to do wyboru. Możemy wybrać skłonność do panowania nad naturą materialną, do dominowania nad innymi żywymi istotami i czerpania z tego przyjemności, albo możemy wybrać współpracę i towarzyszenie Panu. So this is the real revolution. No, people don't know this simple point. I to jest prawdziwa rewolucja, ale ludzie nie znają tego prostego punktu. It's very simple. You're not the controller, you're not the proprietor, you're not the enjoyer. So you should give up that pursuit. To jest prosta prawda, no bo nie jesteśmy ani kontrolerami, ani podmiotami radości, ani właścicielami. I to jest po prostu bardzo prosta prawda, aby porzucić te bezsensowne próby stania się tym. Because it's impossible to reach that goal, so why try for it? Ponieważ nie jest możliwe osiągnięcie właśnie tych pozycji, tego celu, więc jaki sens jest podążanie za tym lub staranie się o to. So the Buddhists and the impersonalists, they also realize that. So they say, oh, make it everything void or make everything one. There's no variety, there's no use trying to enjoy. Tak więc zarówno buddyści, jak i wojdyści dobrze rozumieją ten punkt i mówią, po co starać się bezsensownie o to, aby stać się właśnie tym podmiotem radości lub właścicielem, lepiej porzucić to wszystko. So there's some truth there. It's a half truth. Tak więc jest jakaś pewna prawda w tym. Jest to półprawda. Half truth is that material world we can't be happy. No półprawdy jest taka, że w tym świecie materialnym nie możemy być szczęśliwi. Just like we give the example of there's in the number system. There's minus one, there's a zero, and there's plus one. Tak więc tak jak mamy ten system cyfrowy, mamy jedynkę, ale także mamy plus oraz mamy minus. So they will see that this is minus one material life, so they want to make it zero. They think tak that's an improvement. Tak więc oni widzą, że ten świat materialny z tymi problemami i udrękami to jest minus. I dlatego chcą to udoskonalić. But we say, okay, they're minus one, they're zero. What about plus one? Tak więc, tak, to prawda. Oni robią z tej jedynki minus i robią z tego zero, czyli pustkę, ale my mówimy, że to jest plus i chcemy z tego zrobić użytek. The plus one is the service of the Lord. I ten plus jeden to znaczy służba dla Pana. The living beings are by constitution feminine by nature. The male or enjoyer is the Lord, and all manifestations of his different potencies are feminine by nature. In the Bhagavad Gita, the living beings are designated as Param Prakriti, or the supreme superior potency. The material elements are Apara Prakriti, or inferior potency. Such potencies are. Well, let's stop there. Go ahead. Żywe istoty
są przez konstytucję żeńskie z natury. Mężczyzną, czyli radującym się, jest Pan, a wszystkie manifestacje Jego różnych mocy są żeńskie z natury. So we're different than matter. Yes, we can control matter to some degree. And therefore we take pleasure in that, building a big city or building a new kind of car. People are, you can are very happy being creative and manipulating the energy. But this is only on the material side. Tak więc oczywiście jesteśmy duchowej natury i staramy się jako ta wyższa natura dominować nad naturą materialną niższą i po części nam się to udaje w postaci budowania wielkich miast, budowania wielkich nowoczesnych samochodów, ale nie możemy zrobić tego w pełni. So this we have to see that although we can be creative in this world, but ultimately that depends on the mercy of the Lord. Tak więc w wyższym sensie widzimy, że nie możemy być kreatorem czy twórcą tego świata, ale wszystko to zależy od łaski najwyższego Pana. Because he's giving us the intelligence how to control this material energy. Dlatego, że to najwyższy Pan daje nam tą inteligencję, jak można tutaj dostosować. So we don't say you should give up this ability to control material energy, but it should be done for the pleasure of the Lord. Tak więc my nie mówimy, żeby porzucić tą zdolność do dominowania nad naturą materialną, ale mówimy, abyśmy to wykorzystali w służbie dla najwyższego Pana. You like to control material energy, then make millions of dollars and use it to in the service of Krishna. Jeśli lubisz panować nad naturą materialną, w porządku, zarób miliony dolarów i zaangażuj je w służbę dla Kryszny. Instead of building a big house for your pleasure, build a nice temple for Krishna's pleasure. I zamiast budowania wielkiego domu dla swojej przyjemności, po prostu zbuduj wspaniałą świątynię dla przyjemności najwyższego Pana. So here Krishna said, Prabhupada saying, such potencies are always employed for the satisfaction of the employer or the enjoyer. The supreme enjoyer is the Lord himself, as stated in Bhagavad Gita 5:29. The potencies, therefore, when engaged directly in the service of the Lord, revive the natural color, and thus there is no disparity in the relationship of the potent and the potency. Takie moce są zawsze zatrudniane dla przyjemności szefa, czyli podmiotu radości. Najwyższym podmiotem radości jest sam Pan, jak to zostało oznajmione w Bhagavad Gita. Kiedy energie zostają zaangażowane bezpośrednio w służbę Pana, ożywiają swoją specyficzną naturę i w ten sposób różnica w relacji pomiędzy źródłem mocy i mocy przestaje istnieć. So you may be very good at manipulating this material energy and manipulating other living entities, but if you do that for the service of the Lord, then it becomes glorious. Więc my możemy być ekspertami w manipulowaniu materialną energią albo w manipulowaniu żywymi istotami, ale jeśli zrobimy to użyjemy tego dla służby dla najwyższego Pana, wtedy to będzie chwalebne. So instead of you exploiting people for your sense gratification, you can say exploit them to become service of Krishna. Więc zamiast wykorzystywać ludzi dla swojego własnego zadowalania zmysłów, to po prostu można wykorzystać ich jako w służbie dla Kryszny. Exploit them as in the service of the Lord, yes? Yeah. Okay. So, therefore, people from the outside, they thought that Srila Prabhupada was exploiting all these young boys and girls, and he was taking advantage of them and cheating them. Tak więc ludzie z zewnątrz mogli też widzieć, widzieć w ten sposób, że Śla Prabhupada eksploatował czy manipulował tymi młodymi chłopcami i dziewczętami na początku ruchu. And they became very concerned about it. The parents of the devotees, they used to sometimes, create these
deprogrammer is to get the devotees and their children to give up Krishna consciousness. Tak więc czasami właśnie ci rodzice tych młodych wielbicieli bardzo się tym przejmowali i nawet tworzyli programy, aby zdeprogramować wielbicieli ze świadomości Kryszny, aby ich z powrotem odzyskać do siebie. So they were losing control of their children, and so they consider that ISKCON is a dangerous cult. I wtedy, kiedy oni tracili tą kontrolę nad swoimi dziećmi, oni zaczynali uważać, że ISKCON jest niebezpiecznym kultem. So that's we have to decide. We want to be controlled by Srila Prabhupada and Krishna, or we want to be controlled by the material energy. Tak więc możemy wybrać samemu, czy chcemy być kontrolowani przez Najwyższego Pana Krysznę, czy Śla Prabhupada, czy wolimy być kontrolowani przez energię materialną. Because although we think we can control material nature, ultimately material nature defeats us. Ponieważ jeśli tylko pomyślimy, że kontrolujemy materialną naturę, właśnie w tym momencie ona pokonuje nas. Who can control material nature? Can you stop old age, disease and death? No bo kto może kontrolować naturę materialną? Kto może zatrzymać rodziny, starość, choroby i śmierć? Generally people engaged in service are always seeking some post under the government or the supreme enjoyer of the state. Since the Lord is the supreme enjoyer of everything in or outside the universe, it is happiness to be employed by him. Once engaged in the supreme governmental service of the Lord, no living being wishes to be relieved from the engagement. The highest perfection of human life is to seek some employment under the Lord's supreme service. That will make one extremely happy. One need not seek the moving goddess of fortune without the relationship of the Lord. Na ogół ludzie zaangażowani w służbę szukają jakiegoś stanowiska pod zwierzchnictwem rządu albo najwyższego podmiotu radości w państwie. Jako że Pan jest najwyższym podmiotem radości we wszechświecie, jak i poza nim, być zatrudnionym przez Niego jest prawdziwym szczęściem. Raz zaangażowana w najwyższą rządową służbę dla Pana, żadna żywa istota nie życzy sobie być zwolnioną z tego zajęcia. Najwyższą doskonałością życia jest szukać jakiegoś zatrudnienia przy najwyższej służbie dla Pana. To uczyni nas nadzwyczajnie szczęśliwymi. Bez więzi z Panem szukanie zmiennej bogini szczęścia nie ma sensu. Okay, any questions so far? Są jakieś pytania? Guru Maharaj, go ahead. Go ahead, Nitya Priya. Nitya Priya, go ahead. Hare Krishna, Guru Maharaj. There are two questions from Instagram, but they are not regarding these verses. Is it okay now, or it's better in the end? No, we can do it now. Okay. The first question is, just a second, I'll open it. The person has taste to play different musical instruments, but he doesn't know if he should avoid it or not, because Srila Prabhupada says that the sense of human life is not to support some technology and material progress, and technology and material progress is necessary to build different musical instruments. So here is this question, what to do in such his understanding. No, he can use that desire by playing instruments for the pleasure of the Lord. Tak więc tutaj Nitya Priya Mataji przeczytała pytanie z Instagrama. Osoba pyta, czy skłonności, czy umiejętności gry na różnych instrumentach można zaangażować, mogą być pomocne w służbie oddania, czy w postępie duchowym, bo Prabhupada powiedział, że nie ma sensu budowania materialnego postępu na bazie różnych umiejętności. I tutaj Guru Maharaj odpowiedział, że tak, możemy używać instrumentów muzycznych w służbie dla Pana. So I had also a point from yesterday's class. You have another one, Nitya Priya? It's just another question. Go ahead. Second question is a bit different. It's regarding the 10th
The tenth canto of Srimad Bhagavatam, tenth canto, 13th chapter, where the verses where Brahma was stolen the calves of the calves and the cowherd coward boys, yes, friends of Krishna. The question is, what is the sense of this story? Can it be made together with analogy to our lives, where we also don't understand what would happen with me before my birth, what will be after the death, etc.? Like Brahma could not really understand where which calves were the real ones, yeah, and yeah, which calves so were real, the Krishna. I got it. Tak, więc tutaj jest pytanie odnośnie 10 kanto Śrimad Bhagavatam, kiedy Brahma ukradł chłopców, pasterzy i cielęta. Osoba pyta, w jakim sensie ta opowieść może być analogiczna lub dostosowana do naszych problemów lub naszego życia, w sensie jakie znaczenie dla nas ma to, jakie znaczenie dla nas ma poczucie, że kim byliśmy lub co robiliśmy w poprzednim życiu, skoro nawet nie mógł tego zrozumieć Brahma, które ciele jest prawdziwe, a które nie, i tak dalej. So the main lesson we can learn from this pastime is that we shouldn't think we can know God like we know something material. He's inconceivable. He's beyond our ability to capture and to know. Tak więc pierwszym wnioskiem, którego możemy się nauczyć z tej opowieści o skradzionych chłopcach, pasterzach, jest to, że Pan Kryszna jest niepojęty i nie możemy go poznać tak jak zwykłe inne rzeczy materialne. Jest ponad naszym pojęciem. But the scientific method that we've all been brought up in is that we can know. If we study the monkeys, we can know very clearly how the monkeys think, how they react, and so on. And then we say, oh, now I know what a monkey is. No bo te wszystkie materialne metody poznania można zastosować do materialnych spraw lub zachowań, jak na przykład zachowanie małp, czy ich życia, czy ich obyczajów, ponieważ to są tylko małpy. But look, Krishna is not like that. We can know him like that. Ale Krishna nie jest jak ona. Krishna jest całkowicie innym. So Brahma was thinking he is the most powerful person in the world. He has this mystic power. He's going to, who is this little coward boy? He can't be God. And so he was playing a trick on him. Tak więc pan Brahma pomyślał właśnie w ten sposób. To ja tu jestem najpotężniejszą osobą w tym wszechświecie. Mam potężne moce mistyczne i wiedzę. Więc kim jest ten mały chłopiec? I co on ma, może jest Bogiem? And so he stole the boys and the calves and put them in a mountain cave. Then he turned back to see where, you know, what the result was. And the same cows and calves and coward boys were still there with Krishna. How could that be? I just took them. They're still there. I właśnie dlatego pan Brahma zabrał chłopców, pasterzy i cielęta, ukrył je w górskiej jaskini, wrócił do Vrindavan i zobaczył, że chłopcy, pasterze i cielęta ciągle są tam. I pomyślał, co jest tutaj grane, czego oni tutaj są. So then Brahma realized he was dealing with some person who was beyond his conception. I bardzo szybko pan Brahma doszedł do wniosku, że on ma do czynienia z kimś, z osobą, która jest ponad jego wyobrażeniem. And therefore he prayed like that. Others may say they know God, but I'll never say I know God. Tak więc on się modlił, że inni mogą mówić, że nie ma Boga, ale ja tak nie powiem, że nie ma Boga. Now we can't know him in that sense. Once again, please, Guru Maharaj. We can't know him in that sense, like we know a monkey. Yes. Tak więc my nie możemy go poznać właśnie w tym sensie, tak jak możemy poznać innych, jak małpy na przykład. But if he chooses to reveal himself, then we can know him more and more. Ale jeśli on wybierze kogoś, aby mu się objawić, to on może się objawić i bardziej i bardziej. So that will depend on him, how much he wants to reveal himself, depending on our qualification. A
Ale to zależy właśnie tylko od samego Pana, to jak bardzo On się komuś objawi, a to zależy od czyjejś kwalifikacji. Okay, so now I had I got a question on the email about this point we were making yesterday about how the wife should be submissive to the husband. Tak więc Guru Maharaj otrzymał właśnie tego wieczoru, czy wczoraj, ten e-mail odnośnie spraw, które poruszaliśmy wczoraj, odnośnie tego, jak żona powinna być posłuszna i pokorna wobec męża. So the question comes then, well, what if the husband is not following and exploiting, and should we still follow him? Tak więc pytanie było takie, a co jeśli mąż nie podąża czterema zasadami regulującymi, wykorzystuje nas, to co musimy dalej za nim podążać? So that will depend on circumstance. Tak więc to zależy od okoliczności. Prabhupada gave the example of his own sister, who was married to a non-devotee, but she served him, and gradually over the years, he became more and more of a devotee. Tak więc Śrila Prabhupada zawsze podawał przykład swojej siostry, która poślubiła niewielbiciela, ale przez wiele, wiele lat ona służyła temu swojemu mężowi i z biegiem czasu on stał się sprzyjający, sympatyzujący z wielbicielami. But the other side is there, the instructions are given, you can serve the husband if he's not fallen. Conserve? You should, the wife should serve the husband unless he's fallen. If he's very much fallen, then she doesn't have to serve. Tak więc jeszcze jest jedna wskazówka, że jeśli jest bardzo upadły, to kobieta nie musi służyć takiemu mężowi. She can separate from him. Ona wtedy może się od niego odseparować. But he didn't like the remarriage. Ale nie powinna wychodzić drugi raz za mąż. But sometimes it happens what we can't control everything. Ale oczywiście to, że czasem się dzieje, my nie możemy kontrolować wszystkiego. Okay, anybody on this topic want to talk? Czy ktoś jeszcze chce poruszyć jakieś tematy z I'm sure Mother Anna has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj, my obeisances. Yes, I have a couple of questions regarding this topic, males and females. So in which case a friendship between males and females is possible according to Shastra? Więc tutaj Mataji Anna zadaje pytanie odnośnie właśnie tych spraw damsko-męskich. Jak to uregulować albo w jakich ramach zawrzeć tą przyjaźń między mężczyzną i kobietą w ramach naszych wskazań z szastr. The friendship is there and that we appreciate each other's service. Przyjaźń jest wtedy, kiedy doceniamy naszą służbę nawzajem. That's a fact. Prabhupada was appreciating that the ladies were doing so much service, distributing so many books. He was always encouraging them and grateful to them. Tak więc Śrila Prabhupada zawsze doceniał służbę matek, Mataji, kiedy one rozprowadzały mnóstwo książek, prasadam, służyły wspaniale, to było zawsze mile widziane. But we shouldn't touch each other. Ale nie powinniśmy się wzajemnie dotykać. It's natural to touch because that's a sign of affection, and that way we show our affection to somebody, like a child. We touch them, we pat them on the head. Oczywiście jest to pewien naturalny instynkt, kiedy chcemy kogoś dotykać, tak jak dotykamy głowę dziecka czy ciała dziecka. So we can't do that as grown-up adults, man and woman. Ale oczywiście nie możemy tego robić, kiedy jesteśmy dorosłymi mężczyznami i kobietami. Because it'll naturally lead to touching the genital. Ponieważ to naturalnie prowadzi później do dotykania genitaliów. So we have to be strict in one sense, but at the same time, the feelings are there. Yes, we very much appreciate that the service of each other. Oczywiście są to właśnie te dwie strony, bo ostatecznie właśnie powinniśmy doceniać, są te naturalne uczucia i powinniśmy doceniać służbę wszystkich, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. And so in that sense, we're friendly to every living entity. I w tym właśnie sensie jesteśmy przyjacielsko nastawieni do każdej żywej istoty.
But especially we're more friendly to those who are serving Śrīla Prabhupāda. Oczywiście jesteśmy bardziej przyjacielscy wobec tych, którzy służą Śrīla Prabhupādzie. But that's natural. To jest oczywiście naturalne. Next point, Anna, you can. Yes, next point is related to the preaching. So how, because I know one person who is looking for God and she's very open to the old traditions, including ours. So how to preach to such person who is looking for God, but she is afraid to follow some spiritual tradition and she would like to firstly to know everything about religion. Yeah, therefore we have so many books. Tutaj Atmatajana ma pytanie odnośnie sposobów nauczania osoby, która poszukuje Boga, jest dość przywiązana do jakichś starych koncepcji czy starych religii. I tutaj Atmatajana pyta, w jaki sposób można nauczać tą osobę, kiedy ta osoba najpierw chce wiedzieć tak bardzo dużo rzeczy o tym, jak podążać, czy albo w ogóle ma obawy odnośnie podążania duchową ścieżką. A Maharaj odpowiedział, że tak, oczywiście, mamy tak dużo książek i literatury. So that's a way we can show friendship also by giving them prasadam, by you know, encouraging them to take our books. I w ten sposób możemy właśnie im okazać tą przyjaźń poprzez zaprezentowanie naszych książek, poczęstowanie ich prasadam. So this is real friendship. This is a real expression of friendship. And it can avoid the sexual overtones. I to jest właśnie ta prawdziwa przyjaźń, to jest prawdziwe wyrażanie przyjaźni poprzez właśnie duchowy kontakt z książką lub prasadam, a nie poprzez materialny zmysłowy dotyk. This is a friendship on the platform of the soul. I to jest właśnie ta przyjaźń na poziomie duszy. Okay. Thank you very much. There's so many good books. I don't know. I mean, Prabhupada sometimes said, anybody who reads Krishna book will become a devotee. My mamy tak wiele dobrych książek. Śrīla Prabhupāda powiedział, że ktokolwiek przeczyta Krishna book, stanie się wielbicielem. Isha Upanishad is a wonderful book for new people. Isha Upanishad jest wspaniałą książką dla nowych ludzi. And of course, Bhagavad Gita is our main book. I oczywiście Bhagavad Gita jest naszą główną książką. Anyone else? Question? Yes, Guru Maharaj, Hare Krishna. Can I ask a question regarding the purpose of this verse? How does it understand that a living entity has a female nature? Could a living entity has man nature in pure condition? In what condition? When a living entity is pure. Ah, in pure. Okay. Pure. Well, I didn't follow either. When a living entity is what? Pure or free. Oh, pure, pure. Okay, I got it. I thought you said euro. Yes. Tak więc Mataji ma pytanie odnośnie tutaj punktu filozoficznego zaznaczenia, gdzie jest napisane, że żywe istoty mają żeńską naturę, a Mataji pyta, czy żywa istota może mieć męską naturę w swoim stanie czystym. Yeah, like Nanda Maharaj. So he's a father. He's in a male position, but he's instructing his son sometimes and sometimes chastising him. But still, his real position is that he's a servant of the Lord. I tak mamy tutaj przykład Nandy Maharaja, który przyjął pozycję niby taką męską, bo jest ojcem Kryszny i Balaramy. Wychowuje ich, uczy, instruuje, ale ostatecznie on i tak jest sługą najwyższego Pana. So to make the relationship more intense, he's feeling that he's really feeling he's a father and he has to correct his son. But that's just to enhance the rasa. Ale po to właśnie, żeby zwiększyć tą służbę dla Kryszny, zwiększyć intensywność i tą rasę,
On przyjmuje tą rolę męską i jako, że poprawia swoich synów, uczy ich i instruuje, aby zwiększyć tą rasę. And he's gone through so much austerity and so much prayer and so much, he's attained such a pure state that he can have Krishna as his son. I on spełniał tak wiele wyrzeczeń, tak wiele ślubów i tak wiele procesów oczyszczających przez długi okres czasu, aby otrzymać Pana Krishnę jako swojego syna. The cowherd boys also, they're dealing with Krishna like that, as like a male. I podobnie chłopcy pasterze służą Krishnie jako no, chłopcy, no, jako chłop, no, rodzaj męski. But actually that's just to make the relationship sweeter. Ale to jest po prostu po to, aby uczynić tą, ten związek z Panem Krishną jeszcze bardziej słodkim. That helps? Czy to pomogło? Thank you. More question? Jairade? I have asked already. No, but I mean, are you satisfied with the answer? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Okay, anyone else? Hare Krishna, please accept my humble obeisances. I would like to ask about the question connected to separating from a husband or a person who is fallen. We are fallen ourselves so much. So how can we know? Like, could you please give some instructions or suggestions how to know when somebody is fallen or just lost, you know? Tak więc tutaj Mataji Katamrita ma pytanie, aby Maharaj mógł to bardziej szczegółowo wyjaśnić odnośnie tej kwestii, kiedy kobieta, żona może odseparować się od męża, który jest bardzo upadły, bo kiedy możemy wiedzieć, kiedy ktoś jest bardzo upadły, skoro sami jesteśmy upadli, więc jak to zrozumieć? Let me ask a question of you before I give the answer. Are you married? Not yet. Okay. Don't laugh. I'm just asking a question. Don't bring it to the emotional platform. Go ahead. Tak więc Maharaj tutaj najpierw zapytał Katamritę Mataji, czy jest zamężna. Powiedziała, że nie, ale Maharaj mówi, żeby nie schodzić na platformę emocjonalną. Maharaj po prostu chciał dowiedzieć się, zanim odpowie na to pytanie. See, when a girl laughs like that, it seems to be frivolous to me that just showing some emotion, and because you can't be steady, so you laugh. But we want our ladies to be strong like men. Tak więc Maharaj miał kiedyś doświadczenie z małżeńkami, kobietami, które były takie frywolne i swobodne, ale Maharaj chce, aby nasze kobiety były poważne i żeby nie schodziły na platformę emocjonalną taką śmiechu, żartu. Be strong, you ask a good question. So the answer is, the Prabhupada has given us the standard. Follow four related principles, chanting 16 rounds, and to try to do some service for the acharya. Tak więc Guru Maharaj odpowiada, że Śrila Prabhupada dał ten standard, podążać za czterema zasadami regulującymi, intonować 16 rund i wypełniać praktyczną służbę oddania. So sincere devotees, or serious devotees, they try to come to that standard. They may fall down sometimes, but they understand this is their weakness and they try to become stronger. I po prostu trzeba starać się wypełniać te przykazania czy obowiązki. Czasami oczywiście zdarzają się upadki, czasami trudniejsze okresy, ale trzeba po prostu wypełniać swoje obowiązki i starać się być szczerym w swoich wysiłkach. The danger is that the person may think it's impossible. So I'm not going to even try anymore. I'm going to continue to have illicit sex or intoxication because it's impossible. Tak więc ktoś może po jakimś czasie mieć takie odczucie, o, to jest takie trudne, to jest niemożliwe i zaczyna wracać do nielegalnego seksu czy do intoksykacji. Those people we should avoid. Ale tych ludzi powinniśmy unikać.
Because association is very important, especially for a woman. She's going to associate with a man who thinks there's nothing wrong with illicit sex. Then she's going to be drawn into that same illusion. Tak więc no, towarzystwo jest bardzo ważne, szczególnie dla kobiety towarzystwo jest bardzo ważne, ponieważ jeśli mężczyzna pozwala sobie na nielegalny seks, to kobieta będzie, żona będzie wciągnięta w jego sprawy i po prostu będą problemy później. Any other questions? There are two questions from Mataji Lalita from she says, Hare Krishna, Krishna is constantly changing and that's why he's so all attractive. And everybody gets very much inspired from them, from it. And in material world, everything gets bored very fast. Her question is it this attraction to each new and constantly changing a quality of the soul? Well, I didn't. Wait a second. Let me just get the question. The second part of the question again. Is that what did you say? Is that what? The characteristics. If it's the soul, because the soul is always active. The soul is conscious. So the question is, if it's a quality of soul. Yeah, the quality of the soul is to be very dynamic and also active. Tak więc tutaj jest pytanie od Mataji Lality odnośnie ciągle nowych i świeżych cech Pana Kryszny, które są dynamiczne i zmieniające się, bo jesteśmy znudzeni tymi cechami materialnego świata, które są te same i nudne, więc tutaj jest pytanie o naturę duszy, czy to jest takie naturalne, że ta dusza jest ciągle świeża, nowa, duchowa. Maharaj powiedział tak, dusza właśnie jest czysta, duchowa, dusza jest dynamiczna i ciągle nowa. But doesn't mean, just like we've been reading the Goddess of Fortune, they're happy just to be serving the feet of the Lord. They don't have to always change to something else because the lotus feet of the Lord are newer and newer. Ale z drugiej jednak strony, tak jak czytamy dzisiaj o bogini Fortuny, ona ciągle spoczywa u stóp Najwyższego Pana, dlatego że te stopy ciągle są dla niej świeże i nowe zawsze. So like every day we're doing the same thing, chanting the same mantra, Hare Krishna, Hare Krishna. But because it's newer and newer, we don't get bored. Tak więc my robimy właśnie te same rzeczy codziennie, intonujemy Hare Krishna, ale ta mantra Hare Krishna jest ciągle nowa i świeża. Otherwise, how can we go on doing it like this, 2 hours a day, every day, whole life? W innym wypadku, jak moglibyśmy robić to codziennie, przez 2 godziny, przez całe życie? So in this way, all our service will be, it becomes dynamic. It's not like hackneyed or something that we get bored of. Tak więc właśnie z tego względu widzimy, że ta nasza służba powinna być, musi być dynamiczna, bo nie jest nudna. Because Krishna reciprocates in newer and newer ways. And then we see that it's very dynamic and a very joyful process. I ponieważ Pan Krishna odwzajemnia się coraz to w nowe sposoby, na nowe sposoby, to ta służba staje się ciągle dynamiczna i nowa i my jesteśmy zainspirowani tą sprawą. Whereas material activity, then we become bored. Oh, been there, seen that, done that. W innym wypadku po materialnej stronie jesteśmy znudzeni tym wszystkim. Bycie tutaj, robienie tego samego i widzenie tego samego. Then they're not happy with anything. I wówczas oni nie są szczęśliwi z czegokolwiek. Just like this richest man, right? What was his name? Epstein. He had billions of dollars and he was always trying to get new girls and hundreds of different women went through his hands. But he was never satisfied and he ended up, killing himself in the prison or being killed. Tak jak jest ta właśnie ostatnia sprawa z tego roku, tego Epsteina w Stanach Zjednoczonych, który był najbogatszym, jednym z najbogatszych ludzi w Stanach, milionerem, miał ciągle nowe, młode kobiety dostarczane do apartamentu, ale on po prostu nie był z tego powodu szczęśliwy, w końcu popełnił samobójstwo w więzieniu. And Krishna tells us that very clearly.
Kama Esha Krodha Esha. This lust will never satisfy. It burns like fire. And we should give it up and change it to love. Then love is always dynamic, newer. Tak więc widzimy, że Kama Esha Krodha Esha. To życie zawsze jest pełne pożądania i jest niesatysfakcjonujące. So this is the whole process, how to change this lust into love. Ale tutaj właśnie mamy ten temat, jak zamienić to pożądanie w miłość. That's okay. Anyone else? There is a second question from Mataji Lalita. Just a question, a second. Her question is, if Krishna is the only Prabhu, can Vishnu Tattva manifest as a female nature? Can he what? Can he stop manifesting, or can he what? If Krishna is the only Prabhu. I got that point of it. If then can Krishna what? Can Vishnu Tattva manifest female nature? Yes, Vishnu Tattva. Of course. Yes. Mohini Murti is female. She is Vishnu Tattva. Tak więc to jest pytanie, skoro Krishna jest zawsze Prabhu, Mataji pyta, czy Vishnu Tattva może być zamanifestowana jako rodzaju żeńskiego, tak? Maharaj odpowiedział, że tak, Mohini Murti jest rodzaju żeńskiego, a jest Vishnu Tattvą. Mohini Murti is Krishna or Vishnu Tattva. Tak więc Mohini Murti jest samym Krishną, czyli w kategorii Vishnu Tattvy. Okay, we'll stop here. Have some japa. Teraz zatrzymamy się i kontynuujemy japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, 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 Ram Ram Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Hari Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Hari Hari Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Hari Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Hari Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari Hari Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Hari Krishna 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 Hari 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 Ram 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 Krishna Krishna Hari 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 Ram 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 Hari Hari
Ram 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 Ram
Okay, I want to go. We'll see you on Wednesday. Thank you, Maharaj. That you are. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Hari Bol.